Komentarz dnia. I Paweł Lisicki. Dzień dobry, a w studiu jest Edyta Hołdyńska, Tygodnik w sieci. Dzień dobry. I Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność. Dzień dobry. No i zajmiemy się może najpierw wydarzeniem, które ma mieć miejsce dopiero jutro, ale jest ściśle związane z wydarzeniami, które toczą się i toczą od wielu miesięcy, a szczególnie od ostatnich dni, czyli doniesieniem Polskiej Agencji Prasowej, że być może jutro Komisja Europejska będzie rozpatrywała kwestię praworządności w Polsce, już nie wiem, który raz zgubiłem się, no ale tam się pojawił taki projekt, że Komisja Europejska ma wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i próbować zamrozić działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. No i po pierwsze, może nie wiem, czy to jest możliwe, a po drugie, co to może oznaczać, Edyta Hołdyńska? Ta praworządność stała się takim już tak naprawdę wytrychem i taką pałką na polski rząd i rzeczywiście to już kolejne podejście Komisji Europejskiej, która ma się przyjrzeć tym kwestiom w naszym kraju. Rzeczywiście już niektórzy z publicystów, choćby w Rzeczpospolitej, mówią o tym, że w pewnym sensie opozycja już przegrzała ten temat, że po prostu wychodząc na ulicę opozycja i cały czas używając jednego argumentu, trochę zniechęca też ludzi co do tego, żeby po prostu nadal na te aspekty kładli nacisk i nadal o tym mówili, nadal tym się interesowali. No w końcu który to już raz rzeczywiście Komisja Europejska będzie mówiła o praworządności, ale nie tylko, także o uzależnieniu tego, czy dane państwo przestrzega tych zasad w wypłacie tych funduszy unijnych. I tutaj marszałek Grodzki wychodzi przed szereg i mówi, że jesteśmy zagrożeni i Polska jest w niebezpieczeństwie. Natomiast to, jak rzeczywiście Komisja Europejska postąpi w tej sprawie, będzie też pokazywało, no właśnie, czy jest ten odwilż w Komisji Europejskiej, czy w Europarlamencie też szerzej patrząc, czy nie, bo wszyscy patrzyli też na te majowe wybory do tego Europarlamentu, wskazywali tę nową komisarz jako tę nieco bardziej konserwatywną i to będzie taki... Rozumiem, chodzi o przewodniczącą komisji, tak, Ursula von der Leyen, tak, która miała mieć reprezentować inne stanowisko w stosunku do Polski niż jej poprzednicy w poprzedniej komisji, ale tu jest jeszcze, tu jest chyba kilka pytań. No pierwsze, najważniejsze, to jest pytanie dotyczące tego, czy Komisja Europejska, działając tak jak działa, no nie łamie reguł dotyczących jednak suwerenności poszczególnych państw członkowskich. No niestety łamie i tutaj już się zaczynają zrzymać poszczególne kraje, bo to, że opozycja w Polsce wykorzystuje organy Unii Europejskiej do walki z własnym rządem, to już zaczyna być dostrzegalne, szczególnie wśród krajów Europy Południowej, gdzie tam faktycznie z tą praworządnością no jest mocno nie w porządku w niektórych obszarach i oni się zaczynają już irytować, mówią, Polacy ciągle zapraszają Komisję Europejską, wszystko tam jest prześwietlane. Na razie Komisja się wypowiada na temat Polski, natomiast no, niedobrze by było, gdyby przyszedł moment, gdyby się zaczęli wypowiadać, nie wiem, no, na przykład na temat Malty, no mało o niej mówimy, bo jest mała, ale czy na przykład na temat Włoch, czy na temat Hiszpanii i również po niemieckiej stronie. Niemcy też co chwilę przypominają tak taktycznie, że u nas jednak ten Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa zasadnicza, bo ta konstytucja się nie nazywa wprost konstytucją, ale to jest ustawa zasadnicza niemiecka, jest ponad prawem Unii Europejskiej, w ten sposób się zabezpieczają, bo widzą to, co się dzieje w Polsce. A też tutaj pan redaktor mówił o tej suwerenności, ja tutaj widzę pewien taki niebezpieczny trend, że ten proces legislacji jest święty dla każdego państwa w Unii i to trwa od bardzo dawna, że on jest nienaruszalny. Jeżeli wejdzie ustawa, prawo zostanie w Parlamencie Narodowym zatwierdzone, podpisane przez prezydenta, wtedy można sprawdzać zgodność z prawem międzynarodowym. Natomiast no, zrzekanie się suwerenności w takim nerwie, w tak ważnej kwestii, to jest to, co właśnie politologia mówi o suwerenności dzielonej czy emancypacyjnej, czyli my wam damy Unii Europejskiej część naszej suwerenności, a wy nam dacie jeszcze więcej, tylko że wyemancypowaną. Tylko że ta emancypacyjna suwerenność to już jest lewicowa tak naprawdę i to jest narzucanie woli większych mniejszym. Myślę, że kilka rzeczy się wydarzyło w ostatnim czasie takich no, ponadstandardowych, jeśli chodzi o działalność instytucji unijnych.
Po pierwsze przypomnę uchwałę Parlamentu Europejskiego. Rzecz dotyczyła ustawy, projektu ustawy Stop Pedofilii. To był projekt obywatelski, który przecież jeszcze nie zakończył, znaczy nie była ustawa przyjęta już przez Polskę, tylko na etapie prac wstępnych Parlament Europejski uznał, że należy ten projekt potępić. A druga rzecz, jedna z komisarzy Komisji Europejskiej, pani Jurowa, zajęła się projektem ustawy tej, którą opozycja nazywa kagańcową, a rząd nazywa reformującą, czyli rzecz dotyczy zdyscyplinowania sędziów, którzy podważają kompetencje innych sędziów, i zajęła się tym również na etapie, kiedy ta ustawa jeszcze nie przeszła przez cały proces legislacyjny w Polsce. Jeżeli mogę słowo, bo akurat jeżeli chodzi o tę ustawę Stop Pedofilii, ja słyszałem, że w pewnym momencie komisarz Jurowa dostała takie informacje też, że jest to projekt poselski, bo to jest też ważne, jakie informacje docierają do tych komisarzy w Unii Europejskiej ze strony opozycji, bo nie zawsze te informacje są takie, znaczy nieraz są te informacje robione pod opozycję. Prawda jest taka, ja sobie tak, ja nie jestem komisarzem unijnym, ani państwo nie są komisarzami unijnymi, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś z nas pełni taką funkcję, no to zanim się ktoś wypowie, to wydawałoby się, że trzeba sprawę zbadać. No właśnie, natomiast to jest jakaś przeciwna historia, Edyta Chołdyńska. No merytorycznie spojrzeć na to, co rzeczywiście jest w tym projekcie i czyj on jest, no to wydawałoby się dla nas jako dziennikarzy też oczywiste, że należałoby tam zajrzeć i zobaczyć, sprawdzić i przeczytać. Tymczasem okazuje się, że rzeczywiście no, wiele osób w Parlamencie Europejskim i nie tylko, w innych instytucjach Unii Europejskiej także, ulega tym emocjom, które są budowane przez pewne środowiska w kraju, także przez opozycję w Polsce. No dobrze, a co opozycja w zasadzie na tym zyskuje? Bo to jest też, patrząc na to w kategoriach politycznych, bo to, że opozycja próbuje no, przedstawić sytuację w Polsce w takich bardzo ciemnych barwach i pokazać, że tutaj łamane jest prawo, no to jest historia od 2015 roku, od października, praktycznie bez przerwy. No ale jak popatrzymy na efekty takie polityczne tego działania, to one są bardzo ograniczone. W zasadzie no, kolejne przegrane wybory, najpierw samorządowe, potem europejskie, w końcu parlamentarne. Na ulicach stosunkowo mało, powiedzmy tak, protestujących, więc właściwie no, trudno zrozumieć, jaki jest istotny motyw za tym stojący. No bo te argumenty się zgrywają, tak jak mówiłam, tak samo jak praworządność, tak samo te hasła ulica, które znowu są powtarzane i znowu ludzie są zwoływani do protestów, i zagranica, czyli ta operacja właśnie mówiąca o tym, że trzeba zbudować narrację, która trafi na zewnątrz. No i ona trafia do pewnych środowisk na zewnątrz. Rzeczywiście te emocje docierają do tych unijnych komisarzy czy polityków i oni rzeczywiście ulegają nadal tej narracji opozycji. Ale opozycja ma coraz mniej tych kart w rękawie, bo to już nawet nie są asy. One były asami na początku, kiedy właśnie w 2015-16 roku mówiło się o tym zagrożeniu łamaniem zasad praworządności w Polsce. Natomiast teraz widzimy, że te karty są cały czas takie same. Dobrze, karty są cały czas takie same, a Komisja Europejska, tak jak żeśmy tutaj zauważyli, posuwa się coraz dalej w swoich ingerencjach. Co powinien zrobić w związku z tym polski rząd? Nie wiem, nie reagować albo odrzucić na przykład, nie słuchać się Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zadeklarować, że nie będzie brał pod uwagę tych rozstrzygnięć? Znaczy, polski rząd powinien realizować polskie interesy i też powoływać, czy przywoływać takie państwa jak Niemcy czy Hiszpania, które mówią, że ich prawodawstwo jest ważniejsze, jest pierwsze przed prawodawstwem Unii. A to odwoływanie się opozycji do tych zewnętrznych sił, do Unii Europejskiej jest proste, bo ono polega na lęku, to jest grania na lęku. No, jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest bezpieczeństwo. Większość Polaków, jak wskazują sondaże, jesteśmy najbardziej prounijni w Unii Europejskiej, więc tutaj opozycja gra na lęku. Próbuje Polaków straszyć jakimś polexitem. Natomiast też już Adolf Bocheński mówił o tym, że siła państwa demonstruje się w tym momencie, kiedy są sprzeczności między państwami, albo jest sprzeczność między państwem a jakąś organizacją. I to ewidentnie jest taka sprzeczność między tą reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a niektórymi, bo nie wszystkimi, urzędnikami w Unii Europejskiej. I tutaj Polska faktycznie powinna twardo stać na swoim stanowisku, bo no, też mówił to kiedyś prezydent Andrzej Duda, nie ma pustych krzeseł. Jeżeli polska pozycja była tak słaba, też osłabiona poprzez rządy poprzednich, poprzez rządy opozycji, no to niestety teraz każde trzeba sobie wywalczyć
jakby bycie w szczebelek wyżej w tej strukturze Unii Europejskiej. Pan rektor wspomniał nazwisko prezydenta Andrzeja Dudy. To pozwala nam przejść do następnego tematu, mianowicie do sondaży. W ostatnich dniach było ich bardzo dużo, no ale właściwie pewna rzecz jest stała. Stałe jest właśnie to, że na pierwszym miejscu jest w tych sondażach prezydent Andrzej Duda z poparciem między 43 a 47%, różnie w różnych. No i daleko, daleko z tyłu Małgorzata Kidawa-Błońska, około 20, powyżej, trochę powyżej 20. No i trzecie miejsce teraz ostatnio chyba zaczął zajmować Władysław Kosiniak-Kamysz. Czasem pojawia się tam Szymon Hołownia. Żeby nie o wszystkich rozmawiać, może pierwsze pytanie i takie najważniejsze jest takie. Czy państwo uważają, że możliwe jest, że Andrzej Duda wygra te wybory w pierwszej turze? Czy, bo tak naprawdę mu niedużo brakuje, raptem kilku punktów procentowych. Edyta Chudyńska. To prawda, natomiast pamiętamy wszyscy też te sondaże, ja wiem, że to jest bardzo często przywoływane, ale z poprzednich wyborów prezydenckich, sprzed tych wyborów prezydenckich, które dawały znaczną przewagę Bronisławowi Komorowskiemu, co pozwala nieco krytycznie właśnie spojrzeć na te sondaże, które jednak wskazują te niedociągnięcia urzędującemu prezydentowi, a to właśnie przecież on ma właśnie, jeśli mówić o tych kartach znowu, to najwięcej tych asów w rękawie, no bo urzęduje, pokazuje przez cały czas tak naprawdę trwa no taka nieformalna kampania. Czy pani redaktor sądzi, że to jest mało prawdopodobne, żeby się wszystko zakończyło w jednej turze? Jeżeli patrzeć na te sondaże, to myślę, że to jest mało prawdopodobne, natomiast no, a pan redaktor, realnie w takim razie? Też za dużo jest kandydatów, o tak. Czy też pojawili się nowi? Bo to jest tak, to jest trochę zwróżenie słów. Pamiętajmy, że okres kampanii... tego jesteśmy. Tak, ale okres kampanii wyborczej to jest czas szczególny. To są uruchamiane inne emocje, inny sposób myślenia i są też wrzutki w różnych kampaniach. I coś, co się wydaje zupełnie nieistotne w toku bieżącej polityki, to taka jedna wrzutka może zniszczyć polityka albo sprawić, że to jest bardzo trudne. Dzisiaj już nikt nie pamięta, że takie wrzutki miał Andrzej Duda w poprzedniej kampanii. To było in vitro i wprowadzenie euro. Dzisiaj nikt nie mówi o euro, też o in vitro, no, troszeczkę to jest podnoszone, a wtedy to był problem w jego kampanii, szczególnie pod koniec. Nie wiemy, jak będzie teraz. Tak jak pani redaktor mówi, że jest dużo kandydatów i ja myślę, że to może być też tak, że wszyscy przeciw jednemu. Może tak być, że będą sobie swoje, przerzucali swoje głosy, więc... ale może być też inaczej. Skłaniam się ku temu, tak, że wygra w pierwszej turze, ale do końca nie wiem. No, mogą być jakieś wrzutki. Nie wiem, wszystko oczywiście może się zdarzyć, ale tak naprawdę wielość kandydatów po stronie opozycyjnej wcale nie musi być dla prezydenta Andrzeja Dudy czymś negatywnym, bo głosy się wtedy rozpraszają, a ci, którzy tak do końca nie wiedzą, no to uznają, że nie wiem, że właśnie urzędujący prezydent ma tę przewagę, że urzęduje, więc może na niego głosować. Ale jednak ta część elektoratu, co pokazują też wybory do Senatu, która jest po prostu z założenia przeciwna działaniom tego rządu, jest nadal bardzo duża i tutaj ta część elektoratu chyba właśnie bardzo mocno podzieli się po rozłożą się te głosy na tych kandydatów pozostałych. Pytanie też, jakie głosy będą odbierali ci inni kandydaci. Nie mówię o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, która no jasno reprezentuje Platformę Obywatelską, ale na przykład Szymon Hołownia. Komu on zabierze głosy? Czy właśnie Andrzejowi Dudzie, czy Małgorzacie Kidawie-Błońskiej? Bo na razie to tak na dwoje można wróżyć. No twoja babka wróży. Tak. Twoja babka wróżyła. Jeszcze jedna sprawa, niezwiązana bezpośrednio z debatą w Polsce, ale przeczytałem dzisiaj informację, która początkowo myślałem, że to jest fake news, ale okazało się, że nie. Mianowicie Greta Thunberg, no, prawda, symbol ekologii, symbol walki o czystość środowiska, postawiła w bardzo trudnej sytuacji Rogera Federera, słynnego tenisistę, ponieważ okazało się, że Roger Federer promuje jedną z marek, jeden z banków, który to bank udziela kredytów firmom korzystającym z materiałów kopalnych. No i wezwała Rogera Federera, żeby zrezygnował z tej niecnej przyjaźni, z tych niecnych związków z tymże bankiem. No ale tak poważnie, czy nie żyjemy w jakiejś kompletnej paranoi, że jakaś, że tak powiem, dziewczynka Greta Thunberg będzie teraz wszystkich ustawiała do kąta i pytała się, kto z kim, jak współpracuje i czy czasem to nie jest jakaś właśnie zbyt niewłaściwa firma. Znaczy też o tym pomyślałem i tak się zastanawiam na przykład, co o tym myślą równolatkowie Grety Thunberg gdzieś w Afryce, nie w bogatej północy, nie w bogatej części północy nie w świata, na przykład. Tylko tak, nie w Szwecji, tylko w innych rejonach świata, bo zmuszanie finalisty 20-krotnego wielkiego szlema, żeby on się odwoływał, żeby tłumaczył, że ale nie on jest... to robi, najgorsze tak, jest no właśnie to... Ona to pisze i on to robi. Ale on się tłumaczy, że nie jest wielbłądem
błędem. Ten bank również mówi, że my nie wspieramy takich kopalni czy firm, które z kopalin czerpią energię. To jest pokazane, że świat jest tak naprawdę postawiony na głowie, ale to też pokazuje tą siłę tych medialnych przekazów, bo właściwie no, też się pojawiają informacje, że jakieś są dziwne źródła wykreowały Greta Thunberg. Ostatnie zdanie Dyta Chudyńska. To może ja powiem tak, no nie świat stoi na głowie, tylko i też nie wszystkie siły medialne mają taką siłę przebicia, tylko właśnie ta ideologia lewicowa i właśnie tutaj idziemy w tę stronę rzeczywiście takiego zbytniego zaufania do tego, co głoszą właśnie takie osoby, które no właśnie ta dziewczynka jest takim symbolem wykreowanym, no wydaje się, bo trudno uwierzyć, żeby nastolatka miała tak wyraźne poglądy, już ukształtowane. No wygląda na to, że biorąc pod uwagę te informacje, które nas docierają, to na przykład jej profil facebookowy jest przez tatusia prowadzony, który to wcześniej deklarował, że nie ma z tym nic wspólnego. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Edyta Chołdyńska, Tygodnik Sieci. Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność. Dziękuję bardzo. A z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Lisicki. Był to komentarz dnia.